Ciekawe, gdzie jest Dawid? Czemu go jeszcze nie ma? Widzieliście go? Może jest chory? Hania, przestań! Nie cały świat kręci się wokół Dawida. Może jest chory, nieważne. O nie, oby nie był chory. Ale jeśli jest chory, to będę musiała go odwiedzić po szkole. O, już dzwonek. Dzień dobry, dzieci. Dzień dobry. A gdzie jest Dawid? Nic mi jego rodzice nie mówili, że jest chory. Może zaraz przyjdzie. No dobrze, a my zaczynamy. Proszę, otwórzcie książki na stronie 56. O, już idzie. Dzień dobry, Dawid. A, dzień dobry, dzień dobry. Trochę zaspałem. Mam nadzieję, że nic się nie stało. Przepraszam bardzo, to już się więcej nie powtórzy. Nic się nie stało, siadaj i zaczynamy. O, już tak się martwiłam. Myślałam, że nie przyjdziesz. Martwiłaś się? Nie ma się o co martwić, po prostu się spóźniłem. No, tak było smutno bez ciebie. No, zaspałem, oglądałem bardzo fajny film wczoraj. Słyszysz, przedrzeźniają nas tam z tyłu. Dzieci, proszę ciszej, przeszkadzacie mi prowadzić lekcje. Dawid, o co chodzi, Haniu? Dobrze się nie przywitaliśmy, nawet mnie nie przytuliłeś, ani nie dałeś mi buziaka. Dawid, Hania, przeszkadzasz. Masz coś na twarzy, co? Buziaczka ode mnie? Hania, uspokój się. Dzieci, bardzo mi przeszkadzacie dzisiaj. Nic nie zrobiliśmy, proszę pani. Proszę, wyjdźcie teraz ze mną z klasy, muszę z wami porozmawiać. Naprawdę? Przepraszamy bardzo, co się stało? Co my takiego zrobiliśmy? Musiałam z wami porozmawiać. Wiem, że jesteście bardzo zakochani, bardzo się cieszę, że tak się lubicie, ale niestety będę was musiała rozsadzić, bo nie możecie tak się zachowywać na lekcji, bo przeszkadzacie zarówno mi, jak i innym uczniom. Także będę was musiała przesadzić. I gdzie będziemy siedzieli? Ty, Dawidzie, usiądziesz z Pauliną, a ciebie posadzimy z Tobiaszem. O, super, będziemy siedziały razem! Nie będziemy siedziały razem. Pani mówiła, że będę siedziała z Tobiaszem. No dobrze, także usadzimy Dawida z Pauliną w pierwszym rzędzie. O nie w pierwszym rzędzie, proszę pani! Manuela usadzimy z Sonią, a Hanię posadzimy z Tobiaszem. Szkoda, że nie będziemy już razem siedzieli. Tak, szkoda. Ale będziemy mogli sobie pisać karteczki. No, jakoś przeżyjemy. No i będziemy razem na przerwach. Będzie fajnie. Tylko ja nienawidzę tej Pauliny. Spokojnie, Dawid, ja ciebie nie będę całować. Wiem, nawet bym nie chciał, bo cię nie lubię. Ja też ciebie nie lubię. Ej, co ty robisz? Wyciągasz babuny z nosa? Tak, bo właśnie nie mam chusteczki. Fuuu, nie chcę tu siedzieć, proszę pani!